Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Demony Burzące. Dzisiaj mamy, kochani, 13 odcinek, 13 część tego cyklu i chcę mówić dzisiaj na temat warowni poniżenia. Zacznę od Ewangelii według świętego Łukasza, 1 rozdziału 52 wersetu. Strącił władców z tronów i wywyższył poniżonych. Widzimy tutaj bardzo ważną rzecz. Otóż widzimy tutaj Boga, który utrąca demoniczne siły, aby człowiek mógł wyjść z poniżenia. Wiemy doskonale, że miało to miejsce tam na krzyżu Golgoty, ale wiemy również, że my jako ludzie wierzący możemy te rzeczy uzyskiwać jedynie poprzez przyjęcie prawdy i wdrożenie je i ich do życia za pomocą autorytetu, który mamy od Boga. Więc skupimy się dzisiaj na demonicznej warowni, zwanej warownią poniżenia. I trzeba nam wiedzieć, że ludzie będący pod wpływem tej warowni doświadczają wielkiego cierpienia spowodowanego trudnościami w nawiązaniu relacji, pomimo chęci i pragnienia bycia blisko ludzi oraz doświadczają też poczucia własnej bezwartości czy też bardzo niskiej wartości. A więc widzimy, że poniżenie, ten cały system demoniczny poniżenia, on powoduje cierpienie u ludzi, ponieważ ludzie chcą być z innymi ludźmi, chcą być kochanymi, chcą być blisko, chcą się relacjonować, ale wewnętrzny system blokujący, warownia demoniczna, warownia poniżenia powoduje, że nie mogą tego robić, nie potrafią. Jednocześnie ludzie tacy czują się bezwartościowi lub też mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. I teraz ja przedstawię 6 objawów warowni poniżenia. Jeżeli występuje przynajmniej 4 z 6 wymienionych przeze mnie objawów, to mamy w 100%, kochani, do czynienia z warownią poniżenia. A więc pierwsza rzecz, pierwszy objaw to stałe napięcie i niepokój. Po drugie, poczucie nieatrakcyjności indywidualnej. Po trzecie, koncentracja na krytyce, czyli że krytyka jest dla osoby będącej pod wpływem tejże warowni czymś strasznym. Po czwarte, lęk przed wchodzeniem w bliskie związki. Po piąte, chorobliwe zapewnianie się, jakby zapewnianie sobie fizycznego bezpieczeństwa i w związku z tym ograniczony styl życia, czyli ludzie będący pod wpływem warowni poniżenia, oni po prostu nie ryzykują, oni nie podejmują ryzykownych działań, w związku z tym ich życie jest na niskim poziomie. I szósty objaw to unikanie kontaktów społecznych z obawy przed krytyką, brakiem akceptacji czy też dosłownym odrzuceniem. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę to uszczególnili, a więc widzimy przede wszystkim unikanie wśród takich ludzi działalności zawodowej, która wymaga znacznych kontaktów interpersonalnych. Te unikanie jest spowodowane obawami przed krytyką, dezaprobatą lub, jak mówiłem, klasycznym odrzuceniem. Wszystko to się dzieje w umysłach tych ludzi i jest wynikiem uwalnianych kłamstw przez warownię demoniczną, warownię poniżenia. Następnie mamy tutaj lęk przed wiązaniem się z innymi ludźmi, oprócz jakiejś bardzo nielicznej,
wyselekcjonowanej grupy osób. Ludzie będący w poniżeniu, oni bardzo szczegółowo wybierają sobie osoby, z którymi mogą mieć jakieś bliższe relacje, przed którymi się otworzą bliżej. Jest to bardzo mała garstka ludzi. Więc mamy taką sytuację. Następnie widzimy u takich ludzi powściągliwość w związkach z innymi ludźmi, spowodowaną obawą przed zawstydzeniem lub wykpieniem. I tutaj jest też jakby masakra w umysłach takich ludzi, ponieważ oni uważają, że zawsze jakby nie mogą się wiązać, nie mogą wchodzić w relacje bliskie, ponieważ zostaną wykpieni, ponieważ zostaną zawstydzeni w jakiś sposób. Następna rzecz, jak już wcześniej mówiłem, zaabsorbowanie krytyką lub odrzuceniem w sytuacjach, różnych sytuacjach społecznych, więc myślenie o tym. To, że ci ludzie będą skrytykowani, spędza im sen z powiek w cudzysłowie. Następnie to jest powstrzymywanie się przed wchodzeniem w nowe relacje interpersonalne z powodu poczucia niedopasowania. Ludzie tacy boją się nowych relacji, nowych kontaktów, nowych nowych ludzi, którzy w ich życiu mają być, ponieważ uważają, że są niedopasowani. Oni przez cały czas w jakimś sensie rywalizują wewnętrznie z ludźmi, którzy ich otaczają, i przegrywają. Następnie to jest postrzeganie siebie jako społecznie niekompetentnego, niepociągającego lub po prostu gorszego od innych. Ludzie będący pod wpływem warowni poniżenia uważają się za gorszych, za ludzi, którzy nie potrafią tyle co inni. Uważają siebie za jakąś formę marginesu, jeżeli chodzi o umiejętności, o atrakcyjność, jakąś takie dopasowanie do społeczeństwa, które ich otacza. I ostatnia rzecz to wielka niechęć do podejmowania osobistego ryzyka lub angażowania się w jakiekolwiek nowe działania, ponieważ mogą one okazać się kłopotliwe. Dla ludzi będących pod wpływem warowni poniżenia wszelka kłopotliwość jest dramatem. Wszelkie wejście w coś nowego, wszelkie przejście jakiejś bariery jest dramatem. Dla nich jest to po prostu rzecz niewykonalna i straszna. I kiedy teraz będę opisywał głębiej te rzeczy, przyglądajmy się im bardzo uważnie. Osoby będące pod wpływem warowni poniżenia stosują strategie ucieczkowe, przyjaciele, w działaniach, w relacjach, w różnego rodzaju interakcjach z innymi ludźmi. Gdy sytuacje są niekomfortowe lub trudne, wtedy tacy ludzie uciekają i zrywają kontakty. Boją się konfrontacji z osobami, od których czują się gorsze lub których dezaprobaty się boją. Osoby takie utrzymują relacje z innymi w takiej bezpiecznej odległości i w bezpiecznej temperaturze. Nie idą głębiej, bojąc się zranienia, bojąc się odrzucenia, bojąc się, że ta relacja, to otworzenie się na drugiego człowieka doprowadzi do ich wewnętrznej katastrofy. Z jednej strony chcą być blisko kogoś, kto jest dla nich ważny, a z drugiej strony obawiają się porzucenia, więc widzimy tutaj dramat, pewnego rodzaju podobieństwo do działań warowni pogranicza. Zresztą częstokroć te dwie warownie współgrają ze sobą w jednej osobie. Osoby takie uciekają od jednych relacji do innych relacji lub zupełnie w świat fantazji. Osoby takie mają bardzo niską samoocenę powiązaną z przekonaniem o byciu ustawicznym celem krytyki. Więc takie osoby ciągle myślą, że ktoś ich tutaj krytykuje, ktoś w jakiś sposób ich poniża. Tutaj widzimy znowu pewną jakąś taką
pewne takie korespondowanie z demoniczną warownią paranoi, które też częstokroć występują razem u takich ludzi. Osoby takie są bardzo wrażliwe na swoim punkcie. Jakby dotknięcie ich życia, jakakolwiek korekta, jakiekolwiek napomnienie wywołuje u nich wewnętrzny ból. W kościołach tacy ludzie, oni zawsze zwijają się w kłębuszek, kiedy otrzymują korektę, kiedy otrzymują napomnienie. Dla nich bycie napomnianym oznacza bycie poniżonym, skreślonym, zdyskredytowanym. To się dzieje w umysłach tych ludzi. Są to osoby ostrożne i bardzo zdystansowane. Trudno znoszą uwagi, a krytykę traktują jako personalny zarzut, jako atak. Mają problem z konstruktywnym wyciąganiem wniosków płynących z konfrontacji. Konfrontacja dla nich jest bólem, więc oni uciekają od tej konfrontacji jak tylko mogą. Nie umieją wyciągnąć wniosków, tylko uważają: znowu zostałem postawiony przed moim złym postępowaniem, znowu mi czegoś brakuje, znowu jestem niedowartościowany, jak mam dalej żyć na tym świecie. Takie osoby są bardzo ostrożne, jeżeli chodzi o podejmowanie ryzykownych działań i decyzji. Ich świat jest poukładany, przewidywalny i czasami bardzo sztywny. Tego rodzaju życie daje im subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Ludzie tacy nigdy nie zrobią czegoś, co by było nowe, co by było spontaniczne, ponieważ odczuwają wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa i myślą, że jeżeli oni to zrobią, to coś im umknie spod nóg. Jakiś grunt życiowy zawali się. Przyjaciele, chcę teraz powiedzieć o głównych demonach, które zasiedlają, że tak powiem, zarządzają ową warownią poniżenia. I pierwsza trójka to lęk, poniżenie i kłamstwo. Trzy główne demony: lęk, poniżenie i kłamstwo. Następnie będzie to wycofanie, potem wstyd, następnie samotność, również depresja, czyli duch ściśnienia, następnie kompleksy, następnie niemoc różnego rzędu, następnie małość, demoniczna siła małości, następnie ubóstwo, następnie krzywda, czyli zespół duchów krzywdzących, następnie rywalizacja, wrogość i słabość. Przyjaciele, oczywiście tam mogą być inne demony, natomiast jeszcze inne demony, natomiast te, które tu przedstawiłem, one są zawsze funkcjonują, oczywiście z różnym natężeniem, natomiast ta trójka, ona lideruje tutaj, jeżeli chodzi o warownię poniżenia. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Ojcze, ja modlę się teraz o ludzi, którzy słuchają tego wykładu. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ojcze, ja chcę, żeby te słowa dotarły do głębi dusz ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa ja przeklinam wszelkie poniżenie w ludziach. Ja dyskredytuję działania demoniczne. Ja podważam te warownie. Ja mówię teraz do każdej demonicznej siły zgrupowanej w warowni poniżenia: usuń się teraz! Usuń się teraz od ludzi, którzy słuchają tego wykładu. Ja Cię przeklinam, demoniczna warownio poniżenia, i wszystkie demony, które tam jesteście, musicie odejść teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi, którzy tego słuchają, żeby przyjmowali Twoje słowo. Niech traktują je jak Twoje słowo. Niech moc Twojego Świętego Ducha przenika każdego z tych ludzi. I dziękuję Ci, Panie, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz w imieniu Jezusa. Amen.